Budzik Siewcy. Obudzi Twoją duszę codziennie. Z Ewangelii według świętego Łukasza. W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona głośny okrzyk i powiedziała: „Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto bowiem, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jest, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane jej od Pana. Wtedy rzekła Maryja: „Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a Jego imię jest święte. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich, strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą, Izraelem, pomny na swe miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki”. Maryja pozostała u Elżbiety około 3 miesięcy. Potem wróciła do domu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, kolejny Budzik Siewcy. Mamy genialną Ewangelię i 2 albo 3 punkty, w których Maryja uczy nas dzisiaj rzeczywistości. Po pierwsze, jeśli pozwolimy, tak jak Maryja, Duchowi Świętemu zamieszkać w nas, czyli wypełnić się miłością, to uwaga, zaczynamy iść w stronę sedna chrześcijaństwa. Czyli Maryja wypełniona Duchem Świętym, czyli miłością, rodzi Jezusa, czyli też służy. Poszła dzisiaj Maryja do Elżbiety. Po co? Po to, żeby służyć. Więc my jesteśmy dobrzy i wiemy, że mamy być dobrzy w dzisiejszym dniu wobec osób, które kochamy, tylko siły nie ma. Czasem po prostu wewnętrznej siły nie ma do zewnętrznych gestów. My wiemy, że mamy dobre słowo mówić, tylko czasem idą złe. Więc dlaczego o tym mówię? Jeśli będziemy jak Maryja, czyli przyjmować miłość nie z tego świata, nie naszą, to jest Duch Święty, to będziemy umieli służyć tak jak Maryja. Bez Ducha Świętego, bez tej miłości, wnętrze nie może się uzewnętrznić, bo nie ma czym. Samochód bez paliwa nie ujedzie. Chociaż najlepszy, najpiękniejszy, najnowszy bez paliwa nie ma siły. My nie mamy siły wewnętrznej do zewnętrznych gestów w momencie, w którym nie mamy miłości, która nie jest nasza. Więc zachęcam każdego z nas dzisiaj do momentów, w których tak jak samochód podjeżdża pod stację paliw, karmi się, ma siłę jechać. Zachęcam do momentu, w którym napełnimy się tą miłością. Po co? Po to, żeby służyć. Jeśli nie napełnimy się tą miłością, czyli Duchem Świętym, to uwaga, będziemy szukali, żeby nam służyli. Będziemy szukali momentów, w których to uwaga, to ja będę biorcą, a mam być dawcą. Więc kiedy przyjmuję Ducha Świętego w sakramentach, w Eucharystii, w spowiedzi, w Słowie Bożym, w Komunii Świętej, w czytaniu książki dobrej, to uczę się, jak służyć, jak wychodzić do innych, jak zauważać innych, wyobraźni miłosierdzia, jak widzieć szerzej niż to, co się nazywa mój egoizm i moja rzeczywistość życia. 2. Jeśli mam paliwo, to mam siłę do jeżdżenia. Jeśli mam samochód wypełniony paliwem, to ten samochód pokazuje pełną moc. Maryja wypełniona miłością zaczyna wielbić. I to jest niesamowite. Więc będziemy mieli siłę wielbić Boga, kiedy otworzymy się na to, co On daje. Czyli jeśli mamy stary piec kaflowy, to On nie zacznie, ten stary piec kaflowy, taki u babci, nie zacznie dawać ciepła, dopóki nie wrzucimy tam drewna. Czyli najpierw trzeba włożyć coś, żeby coś z tego wyszło. Więc jeśli Maryja doświadcza działania miłości, przyjęcia Ducha Świętego, to wielbi. Więc jeśli chcemy wielbić Chrystusa, to dajmy Mu swój czas, czyli drewno do pieca. Dajmy Mu swój czas. Dajmy Mu to, co jest dla nas najcenniejszego. Często ten czas jest zdawkowy. Wieczorem, w nocy, późno już leżąc,
końcóweczkę dajemy, to nie da się wielbić, nie dając mu czasu. Coś, co jest najcenniejszego, możemy mu oddać. Jak mu oddamy, to wtedy jak Maria będziemy umieli wielbić. I wtedy widać będzie nasz cel. Cristiano Ronaldo czy Messi, zobaczmy, jak mu powiemy, zrób 20 brzuszków, to on zrobi 100. Nie 20, a 100. Dlaczego? Bo ma cel. Bo wie, w którym miejscu jest, wie, w którym miejscu chce być i wie, na jakim poziomie chce się utrzymać. Więc w momencie, w którym zaczniemy więcej dawać czasu Bogu, dawać siły Bogu, On będzie pomnażał tę rzeczywistość, wyznaczając nam cel. Więc zachęcam dzisiaj do tych trzech rzeczy. Po pierwsze, tak jak Maryja, pozwalać Duchowi Świętemu pomieszkiwać w nas. Czyli będziemy wtedy umieli służyć na rzecz osób, które kochamy, bo będziemy mieli miłość, która nie jest nasza. Paliwo. Dwa, jeśli piec wrzucimy do pieca, to piec będzie dawał ciepło. Jeśli chcemy wielbić Boga, to dajmy Mu czas, żebyśmy nasiąkali Jego miłością, żeby nasze wnętrze się uzewnętrzniało. Jeśli nasze wnętrze będzie się uzewnętrzniało, to znaczy, że będziemy mieli cel, do którego podążamy, czyli świętość, bo Jezus mówi, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Więc podążaniem za Niego, wyznaczonym mecie, którym jest życie wieczne. A wtedy będziemy stawali się codziennie bliżej Chrystusa w Jego słowach, w Jego czynach, w Jego gestach. Pozdrawiam.